Na drodze przygotowań do dnia ślubu i wesela para młoda musi dokonać wielu ważnych, łatwiejszych bądź trudniejszych wyborów. Jedną z decyzji, która przyszłym nowożeńcom zajmuje więcej czasu, jest wybór idealnej sali, a tych jest wiele. Przyszli małżonkowie decydują się zarówno na duże przyjęcia, jak i te bardziej kameralne. Okazuje się, że w samej Świdnicy i okolicach jest w czym wybierać. Jednym z miejsc, które przykuło naszą uwagę, jest pensjonat i restauracja Mariasz w Lubachowie. Znany wielu lokal organizacją przyjęć weselnych zajmuje się od lat. Przyszli małżonkowie wybierają go chociażby ze względu na sprawdzoną smaczną polską kuchnię oraz malownicze położenie. Jednym z głównych atutów mariażu jest jego lokalizacja. Otoczenie lasów, pobliskiej tamy i jeziora to niepodważalny walor. Otoczenie zieleni to jest pierwsza rzecz, otoczenie lasów, klimat taki wiejski. Ludzie tego szukają, ludzie, którzy mieszkają przede wszystkim w mieście. Urzeka to ich po prostu. Sprawdzona kuchnia to oprócz samego wyglądu sali najważniejszy element udanego wesela. Restauracja Mariasz serwuje tradycyjne polskie potrawy. Mamy bardzo dobrą kuchnię i nie mówię tego na zasadzie samochwalstwa, tylko o tym mówią goście, którzy przyjeżdżają z całej Polski, goście, którzy przyjeżdżają z zagranicy naszego kraju, bo coraz więcej mamy przyjęć zagranicznych, międzynarodowych, kiedy pary są mieszane, prawda? Także mieszają się kultury i cieszę się, bo te wszystkie nasze smaki, a serwujemy przede wszystkim smaki kuchni naszej polskiej, regionalnej. Oczywiście przeplatamy też kuchnię taką, jak klient sobie zażyczy, bo to wszystko jest temat otwarty. Chwalą, wychodzą zadowoleni, mówią zawsze, że było pysznie, że było ładnie podane i to nas cieszy i to jest taki też następny nasz taki mocny atut. Duży i piękny ogród, jakim dysponuje restauracja, jest doskonałą alternatywą dla zorganizowania uroczystości w plenerze. Z tej możliwości często korzystają goście. Oczywiście przez cały rok organizujemy przyjęcia weselne, ale tak jak powiedziałam wcześniej, lato. Lato jest taką porą roku, kiedy no, wszystkim się kojarzy właśnie z taką sielską atmosferą. Każdy chętnie wychodzi na ogród, więc też robimy to w formie, powiedzmy, grilla, w formie ogniska. Jeżeli są sprzyjające warunki i goście no mają ochotę, prawda, żeby jeden, nie wiem, z gorących posiłków chociażby, prawda, był podany zupełnie w odmiennej formie, nie w takiej tradycyjnej podanej do stołu, tylko żeby to był właśnie grill, ognicho, na którym może się gotować jakaś zupa tradycyjna nasza polska. Są osoby, które szukają bardzo tradycyjnych takich rozwiązań, są osoby, które no jeżdżą po świecie też, prawda, podpatrują różne rzeczy, próbują je przenieść na nasz grunt i my jesteśmy otwarci, my staramy się naprawdę słuchać różnych, prawda, propozycji, różnych pomysłów, staramy się je wdrażać i dlatego później te wesela są bardzo różne, każde wesele ma swoją specyfikę, tak jak powiedziałam, no, każda para jest inna, więc wszystkie szczegóły tworzą całość zupełnie inną od poprzedniejszego wesela i nie można tutaj jakoś tak myśleć rutynowo, tylko zamówię każde wesele, to jest zupełnie inna historia dwojga ludzi. 100 osób to jest ta maksymalna liczba gości, którą możemy pomieścić i obsłużyć. Wysokość kosztów przyjęcia weselnego zależy od wymagań pary młodej. Restauracja Mariasz skomponuje dla Państwa menu adekwatne do zaplanowanego budżetu imprezy. Mniej więcej wiemy, jakie są trendy, w jakim kierunku pójść po takich rozmowach i wtedy układamy takie menu pod konkretną parę, prawda? Także dlatego ta cena też różnie się kształtuje, dlatego jest brany pod uwagę czas trwania przyjęcia, bo są przyjęcia, które tak jak dzisiaj będzie się zaczynało bardzo wcześnie, więc ilość tych posiłków no, musi być też, prawda, proporcjonalnie dobrana do czasu trwania. Więcej jest wtedy tych posiłków gorących podawanych. Nie ma żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów, także tak jak nieraz się słyszy, że obsługa czy tam sala, nie ma żadnych takich
dodatkowych kwot, które gdzieś tam są, prawda, doliczane. Wszystko jest wkalkulowane w cenę. Także kwestia też dekoracji, prawda, bo tutaj takie pytanie padło, no to my staramy się we własnym zakresie to robić. Oczywiście uzgadniamy z parą młodą, jak to ma wyglądać, mniej więcej, bo bardzo często panie młode mają pomysły własne, no wiadomo, internet jest pełen różnych pomysłów i po prostu realizujemy te pomysły, czy kwestia kolorystyki, kwestia prawda, doboru kwiatów i tak dalej. To są takie, że dzisiaj pani miała młoda życzenie, żeby dzisiaj było w barwach właśnie biało, bordowo, z elementami złota. Miało być też skromnie, bez szaleństwa, że tak powiem, prawda, bez jakiegoś takiego nadmiaru. I tak to uważam, że sprostaliśmy. Coraz popularniejsza staje się ceremonia ślubu w miejscu organizowanego przyjęcia weselnego. Taka możliwość istnieje właśnie w Mariażu. No jeżeli ktoś no nie ma potrzeby, żeby to się odbył ślub taki kościelny, nie ma najmniejszego problemu na dzień dzisiejszy, żeby urzędnik stanu cywilnego przyjechał. Taka ceremonia się odbywa tutaj albo w ogrodzie, albo wewnątrz, tak jak dzisiaj, bo pogoda jest niesprzyjająca. I no, różne są pomysły na zorganizowanie takiej ceremonii. Także to wszystko jest też kwestia, jak nam podpowiadają Państwo młodzi, jak sobie to wyobrażają. Jesteśmy małym pensjonatem, więc tutaj baza noclegowa jest niewielka, bo mamy tylko 9 pokoi. To jest naprawdę niewiele, ale ten problem też sobie jakoś staramy rozwiązywać, bo możemy pomieścić jednorazowo 30 osób. Natomiast jeżeli brakuje nam tych miejsc, no na przykład wszyscy goście potrzebują noclegów, prawda? Państwo młodzi wymyślili sobie to tak, że wszyscy goście zostają, na następny dzień jest następna impreza, następny dzień, goście wstają, jedzą sobie śniadanko. Korzystamy z bazy noclegowej sąsiadów, prawda? Czyli gospodarstwa agroturystyczne. Jesteśmy zaprzyjaźnieni ze schroniskiem młodzieżowym w Lubachowie, więc tutaj sobie nawzajem świadczymy taką pomoc i to świetnie się układa i wszyscy są zadowoleni. Wystarczy oddalić się kilka kilometrów od restauracji Mariaż, by znaleźć się w kolejnym urzekającym miejscu o wdzięcznej nazwie Złoty Las. To właśnie tam, w otoczeniu zieleni, lasu, strumyka ogromnego ogrodu, mieści się hotel i restauracja Złoty Las. Lokal po gruntownym remoncie dziś cieszy oko i gusta najbardziej wymagających gości. Jest doskonałym miejscem do organizacji imprez okolicznościowych. Kusi eleganckim wystrojem i niebanalną, choć głównie staropolską kuchnią. Hotel restauracja Złoty Las jest idealnym miejscem do organizacji wesel. Mieścimy się niedaleko Świdnicy, Wałbrzycha, to tylko 8 km, w związku z tym w 8-10 minut goście są u nas na miejscu. Teren jest ogrodzony. Na czas wesel zamykamy ten teren, stwarzając warunki bezpieczeństwa i komfortu naszym gościom, którzy tutaj przybywają i przebywają przez czas trwania wesela. Do dyspozycji mamy dużą salę restauracyjną, mieszczącą do 150 osób. Dysponujemy dużym, dobrze wyposażonym barem, dysponujemy dużą sceną, na której mieszczą się zespoły liczące nawet do 8 osób. Pełnym sprzętem muzycznym. Dodatkowo udostępniamy naszym gościom salę konferencyjną, którą również przysposabiamy czy przystosowujemy do imprez okolicznościowych, także możemy organizować również mniejsze, bardziej kameralne wesela, liczące do 20-30 osób. Coś, co wyróżnia restaurację Złoty Las, to pyszna polska kuchnia. Jednak nie tylko takie potrawy znajdują się w menu. Stoły wiejskie, stoły słodkości, dziczyzna czy pieczone prosiaki. Wszystko zgodnie z życzeniem klienta. Nasi kucharze to są kucharze etatowi. To są kucharze zatrudnieni, czyli tacy, którzy mają duże doświadczenie i którzy pracują cały czas nad udoskonalaniem tego menu, które oferujemy naszym weselnikom. Głównie pracujemy na kuchni staropolskiej. Z tym, że
żeby iść troszkę z duchem czasu, unowocześniamy ją, wprowadzając elementy kuchni włoskiej i francuskiej. Oczywiście pod warunkiem, że goście sobie tego życzą. Oferujemy dużą ilość dań serwowanych do stołów. Praktycznie 6-7 dań serwujemy indywidualnie do stołów, są to talerzówki. Serwujemy danie na dużych talerzach, 30, dwójkach, co świadczy o tym, że dania są obszerne, bardzo bogate, dobrze przystrojone, oczywiście ziołami, przyprawami. Dodatkowo przy organizacji imprez weselnych proponujemy stoły szwedzkie, bogate w mięsiwa, różnego rodzaju sałatki, bądź też serwujemy mięsiwa na stoły w postaci pater. W zależności od tego również, jak goście życzą sobie. Wielkim atutem restauracji Złoty Las jest malowniczy ogród, w którym mieści się grill Altana. Miejsce to z powodzeniem wykorzystywane jest przez gości do organizacji przyjęć w plenerze. Wychodzimy bardzo często naprzeciw naszym gościom. Organizujemy grill wesela, szczególnie tego drugiego dnia oczywiście, w momencie, kiedy goście korzystają pierwszego dnia i wykupują wysokobudżetowe wesela, takie, które zawierają w sobie dużo elementów menu i drugiego dnia, powiedzmy, chcieliby samodzielnie sobie zorganizować to wesele, nie muszą tego robić u siebie w domu na ogrodzie, ewentualnie wynajmować jakąś dodatkową salę, mogą spokojnie korzystać z naszej altany i wówczas ta grill altana jest udostępniona im nieodpłatnie. Często organizujemy wesela dwudniowe i one się cieszą bardzo dużą popularnością. Jesteśmy jednym z większych obiektów hotelowych mieszczących się na przedgórzu Górsowich, niedaleko Świdnicy. Dysponujemy około 50 miejscami noclegowymi. Dla weselników, dla pary młodej udostępniamy apartament, największy pokój, nieodpłatnie w noc poślubną. Dekoracja sali to jeden z wielu tematów, z jakim muszą zmierzyć się przyszli małżonkowie. W Złotym Lesie nie muszą. Sala sama w sobie jest bardzo urokliwa. Goście, którzy nawet do nas przyjeżdżają, mówią, że ona ma już swój urok, nie muszą dodatkowo jakoś ją w jakiś sposób przybierać. My zajmujemy się wystrojem kwiatowym, w którym ja robię bukiety kwiatowe zgodnie z parą nowożeńców. Jedziemy razem do kwiaciarni, kupujemy do hurtowni, kupujemy kwiatki i ja zgodnie z parą młodych uzgadniam, jakie są to kompozycje kwiatowe, ile jest tych bukietów kwiatowych, w jakiej kolorystyce i wtedy ja robię te bukiety, gdzie para młodych już zaoszczędza dodatkową kwestię pieniędzy i nie muszą po prostu dodatkowych pieniędzy wydawać na to, żeby zatrudniać florystkę. Organizując przyjęcie weselne w Złotym Lesie, para młoda nie zostanie zaskoczona żadnymi ukrytymi kosztami. Stawka za osobę uwarunkowana jest od menu. Jesteśmy znaną restauracją, która faktycznie świadczy usługi w okresie letnim, praktycznie co tydzień organizując przyjęcie weselne. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich nowożeńców do odwiedzenia naszej restauracji, zapoznania się z menu. Zapraszam na wszystkie imprezy okolicznościowe, jakie organizujemy w tym roku, do końca roku 2012, Andrzejki na Sylwestra, ponieważ menu jest bardzo tożsame temu, który będzie oferowane w trakcie wesela.